Rozważanie nasze rozpocznę od doświadczenia, które celowo zostawiłem misyjnego, jednego z wielu doświadczeń, które spowodowało, że śpiewaliśmy pierwszą pieśń o Duchu Świętym. Działalność Ducha Świętego, aczkolwiek przejdziemy to w tym temacie dalej troszeczkę. Taki tytuł jest rozważania naszego. Wydarzenie to miało miejsce w lipcu tego roku, kiedy szedłem do jednej z zainteresowanej kobiety, aby mieć kolejne studium biblijne. I kiedy przyszedłem do jej domu odwiedziny, miałem ułożone w głowie plan rozważania, ale zawsze rozpoczynamy od jakichś rozmów takich ogólnych. Myślę, że i my też przecież nie spotykamy kogoś i czy wie, że już Pan Jezus wraca, tylko jakoś wstęp robimy, prawda, o pogodzie, o wojnach, o tym, o tamtym, o chorobach. Najczęściej się wstęp robi i dlatego też przynajmniej ja robię tak, o chorobach wstęp robię. I drodzy, kiedy porozmawiałem, ona tam mówiła o ojcu, który jest dosyć poważnie chory i tak dalej. Drodzy, zapytałem ją wtedy, jakie księgi pani lubi z Biblii czytać, bo czyta Pismo Święte, a ona mówi, bardzo lubię czytać psalmy. I w tym momencie, kiedy ona powiedziała mi, że lubi czytać psalmy i najczęściej czytać, aczkolwiek inne też księgi, w tym momencie nikogo nie było, a słyszę głos, taki głos trochę przyćmiony, ale słabszy, ale słyszę go jeszcze. Przestudiuj z nią psalm 137. Myślę sobie, akurat nie to miałem mówić, ale dobrze, odłożyłem tamto. I drodzy, w pewnym momencie ona się odzywa do mnie takimi słowy. Panie pastorze, nie wiem, jakie pan dzisiaj rozważanie chce mieć ze mną, ale ja bym poprosiła, żebyśmy przestudiowali psalm 137. A ja mówię, proszę pani, ja wiem, że pani chciała ten psalm przestudiować ze mną. A skąd pan wie? A ja mówię, Duch Święty mi powiedział. Ona mówi, jestem zaskoczona. Jestem, bo ona jest kościoła rzymskokatolickiego, ale nigdy nie słyszałam, żeby tak działał Duch Święty. Że w tym samym momencie panu powiedział to, co ja chcę, abyśmy przestudiowali dzisiaj. I zacząłem chwilę opowiadać o działaniu Ducha Świętego, jak on działa, w jaki sposób. I powiedziała, po raz pierwszy w życiu swoim z takim zjawiskiem się spotkała. I ta myśl, to doświadczenie, dalej mam z nią studium, to doświadczenie spowodowało, że wykorzystałem to do dzisiejszego rozważania. To, co się stało, jest to zgodne z słowami Jezusa, które w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12 i wierszu również 12 Łukasz zapisał, a brzmi tak. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co macie mówić. Później na końcu tego rozważania oczywiście będzie ta myśl, ale później po tym studium, które miałem z nią, pomyślałem sobie, Panie Boże, dzięki Tobie za to. Myślę, że wykorzystam to do kazania. Ten psalm 137 w wielu miejscach, a szczególnie nie mogę pominąć Wisły zboru, który przynajmniej ja znam od ponad 30 lat, bo przecież jako przewodniczący przyjeżdżałem tutaj i pamiętam chór mieszany, chór męski, różne zespoły, nobraterstwo, które no, od pewnego czasu śpiewa również, bo jeszcze wtedy byliście dosyć młodzi, prawda, 30 parę lat temu, a zatem w późniejszym czasie orkiestra również,
braterstwa, którzy już śpią, odpoczywają po trudach życia. I myślę, że ta kwestia psalmu 137 jest właściwa, abyśmy przypomnieli sobie niektóre elementy. Duch Święty objawi. Ja wiem, że i wy byście mogli opowiadać doświadczenia, tu brat Władek czy inni, którzy pracują misyjnie, a przecież wszyscy misyjnie pracujecie, tylko jedni więcej, drudzy mniej, jedni w takim kierunku, drudzy w takim. I możliwe, że macie również doświadczenia, jak Duch Święty do was powiedział, temu mów, nie opuść tej kobiety, czy tego mężczyzny, czy tych ludzi. Wtedy macie ten głos i jesteście pewni, że oni będą akceptować i najczęściej akceptują ci ludzie, których Duch Święty nam podsuwa. I gdy czytamy ten psalm 137, wiersz pierwszy do szóstego, właśnie tam jest 8 wierszy, ale pierwszy do szóstego szczególnie, później wspomnę te dwa końcowe, to jest to tekst, ja na razie nie czytam go, jest to tekst związany z pobytem Judejczyków w niewoli babilońskiej. Wiecie, doszło do podziału 12 plemion, 10 w Asyrii zginęło, mało wyszło, a dwa zostały, Judea największa i Manasesa trochę, zostali zabrani do niewoli babilońskiej. Pewne światło, i to wykorzystam, na ten tekst z psalmu 137, zwłaszcza 1 do 6, rzuca, być może byliście, jeśli nie, to słyszeliście, bo jesteście zborem rozśpiewanym, muzycznym, gdzie nadal jest ta pieśń żywa i orkiestra, już nie wspominając o tych programach, gdzie wykorzystał Giuseppe Verdi w operze Nabucco. I on wtedy wykorzystuje tutaj od Nabuchodonozora, w starym przekładzie nazwa babilońskiego króla, od Nabucco, od jego imienia czy nazwy. I on wykorzystuje, usadawiając jakby, czy pokazując okres tutaj i Babilonii, i Jerozolimy. Prapremiera tej opery wystawiona była w Mediolanie w 1842 roku w tej słynnej sali La Scala, w tym teatrze La Scala. Drodzy, opera ta ma cztery części. Szczególnie w trzeciej części, zwrotka trzecia i czwarta, tam opisany jest ten fragment. Tekst słowny do utworu, tak zwane to libretto, umieszcza akcję, jak powiedziałem, w Babilonie gdzieś 587-86 przed Chrystusem. I w trzecim akcie ja przeczytam, jak to jest po polsku tej opery, ta część. W trzecim akcie opisane są Żydzi siedzący nad wodami Babilonu i skarżą się na swój los z dala od ukochanego kraju. I ci, którzy narzekali, byli też pocieszani przez niektórych ludzi, którzy wzięli pod uwagę proroka Jeremiasza. Jeremiasza, który w 29 rozdziale księgi zapisał boskie objawienie w następujących słowach. Jeremiasz, 29 rozdział, wiersz 10. Bo tak mówi Pan. Gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę i sprowadzę was z powrotem na to miejsce, czyli do Judei, do Jerozolimy szczególnie. No ale to tylko kilku było takich, którzy wspominali, resztę narzekali. Jak brzmi z włoskiego tłumaczenie? Powitaj brzeg Jordanu, zburzone wieże Syjonu. O moja piękna ojczyzno utracona,
O wspomnienia tak drogie i nieszczęsne, złota harfo dawnych proroków, czemu milczysz, wisząc na wierzbach? Obudź w sercu pamięć, opowiadaj o minionych czasach. Niech Bóg obudzi w tobie melodię, która da siłę, by znosić cierpienie. I tyle ten fragment, który zahacza właśnie psalm 137, tam pierwsze wiersze. Bóg niech obudzi melodię, powtarzam, która da siłę, bo ci ludzie, niewolnicy, chociaż była zwiastowana prawda o ratunku, oni cierpieli i nie chcieli z tym tak bardzo się pogodzić. Zanim przeczytam tekst w tym naszej Biblii, tej, którą używamy, chcę przeczytać z psalterza Dawidów Jana Kochanowskiego. Lubię bardzo ten przekład psalmów Kochanowskiego. Dlatego też pozwólcie, że przeczytam, jak on brzmi w tym wydaniu staropolskim. Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody, a na piękne syjońskie wspominając grody, co nam inszego czynić? Jedno płakać smutnie, powiesiwszy po wieżach niepotrzebne lutnie. Lecz poganin niebaczny w tej naszej żałobie przed się piostkę syjońską każe śpiewać sobie. Przebóg, jako to ma być, aby pieśni pańskich głos kiedy miał być słyszan w krajach pogańskich? Jeśli bych cię zapomniał, o kraino święta, niech moja swej nauki ręka zapamięta, niechaj mi język uschnie, kiedy cię przepomnę, kiedy cię na początku wesela nie wspomnę. Pomnij wszechmocy, Panie, co nam wyrządzali Edomczycy, jako w nasz ciężki dzień wołali, zgubcie ten cały zły naród ogniem, miasto spalcie, a ich mury do gruntu samego rozwalcie. I ostatnie, a ty, Babilon, strzeż dobrze swej głowy, bo już wisi upadek nad tobą gotowy. Szczęśliwy, któryś za nas odmierzy twe winy, a o skałę roztrąci twe nieszczęsne syny. Także piękny, stary polszczyzno dany tekst tego psalmu od 1 do 8. Drodzy braterstwo, kiedy ten tekst czytamy, czytamy ten tekst, który nam pokazuje historię grzechu, jaki panował w różnych plemionach, między innymi judejskim. Oto czytam w księdze Nehemiasza, a do tego polskiego tekstu, znaczy polskiego, ten też był polski, ale wrócę za chwilę. Księdze Nehemiasza w rozdziale pierwszym, w wierszu szóstym i siódmym, bo my do czegoś dojdziemy. W wierszu szóstym i siódmym czytam takie słowa. Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby słuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocem za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie, także ja, dom ojca mojego. Niec nie postąpiliśmy wobec ciebie, a nie przestrzegaliśmy przykazań, ustaw, praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, słudze swemu. Oto powód, dlaczego oni się znaleźli, jedni w Asyrii zginęli, a drudzy w niewoli judejskiej, w niewoli babilońskiej, Judejczycy. Dlatego, że owocem życia, przestępstwa było cierpienie. Nieraz szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego cierpienie nas czy innych dotyka. Muszę sobie z przykrością raz jeszcze powiedzieć, nieraz jest to wina moja,
może nieraz nasza w naszych problemach. Nasze życie i doświadczenia, podobne do doświadczeń Judejczyków, dają jednak szansę, że Bóg, tak jak przez Jeremiasza powiedział, ja was wyprowadzę z niewoli, tak i Bóg nas wyprowadza, jeśli tylko Jemu poddamy się. Oto w Ezdrasza dalej, czytając, bo mamy te dwie księgi, Ezdrasza i Nehemiasza, w księdze Ezdrasza w rozdziale drugim, czytam wiersz pierwszy, a to są mieszkańcy okręgu Judei, dawni jeńcy, których uprowadził do Babilonii Nabukadnezar, król babiloński. Powrócili oni do Jeruzalemu, Judei, każdy do swojego miasta, zatem po pewnym czasie, tak Jeremiasz mówił, po 70 latach niewoli wyprowadzeni zostali i wrócili. Stawiam pytanie sobie i nam. Czy my mamy taką nadzieję, że Bóg nas wyprowadza? Nieraz nawet nie jesteśmy świadomi tego. I chce wyprowadzić z niewoli grzechu, z niewoli umęczenia, niewoli, której nieraz dzięki swojemu wyborowi się znajdujemy. Tak. Wśród wielu odpowiedzi, ja do tego psalmu jeszcze wrócę, ale wśród wielu odpowiedzi na trzy zwrócę uwagę, to nie znaczy, że są trzy. Jest ich dużo więcej. Ale na trzy zwrócę sobie, bo ile razy głoszę Słowo Boże do siebie i nam zebrane. Pierwsza prawda. W jaki sposób Bóg nas chce wyprowadzić z niewoli? Oto w Dziejach Apostolskich znany wam tekst przeczytam z rozdziału czwartego, gdzie w rozdziale czwartym mamy zapisane słowa wiersza od 10 po 12, a brzmi następująco. To niech wam będzie wiadomo wszystkim i całemu ludowi Izraela, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg zbudził z martwych. Dzięki temu stoi ten zdrów. I 12. Bo nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Drodzy, przyjąć naukę Jezusa. Niektórzy mówią, no jak to przyjąć Jezusa? Po prostu Jego naukę przyjąć, z Nim rozmawiać, z Nim codziennie mieć kontakt. A więc pierwszy warunek. Przyjmij. Bracie, siostro, ponownie. To nic, że 50-100 lat temu przyjąłeś chrzest. Codziennie odnawiaj. A przyjaciele, młodzież, ci, którzy zastanawiają się, co zrobić w życiu, niechaj dziś postanowią, ja chcę Jezusie i za Tobą. Druga prawda. Oto, żeby tę prawdę przedstawić, wrócę do tej księgi Ezdrasza. I oto księdze Ezdrasza w rozdziale 7 czytam takie słowa w wierszu, w 7 rozdziale i wierszu 10. Ezdrasz bowiem postanowił sobie na cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień prań. Prawda. Poznać i wprowadzić go w życie. Bo to, że ja znam, czy ktoś z was Ewangelii, to jeszcze nie świadczy o nic. Czy ty znasz treść i przyjmujesz, wyżywasz. A więc wprowadzić w życie postanowienie Boże. Ale jest trzeci taki punkt, który nam się pojawia i w tym psalmie 137, również o Babilonie, do czego za chwileczkę jeszcze wrócę. Oto objawienie 18. I znacie tamten od pierwszego wiersza, że anioł ukazał się, rozjaśniła się ziemia od blasku i co on powiedział? Wiersz drugi i dalej. Zawołał głośnym, donosem, głosem, upadł Babilon wielki. Stał się siedliskiem nieczystego, różnych nieczystości. Upadł Babilon wielki. Narody piły wino szaleńczej rozpusty. Królowie ziemi uprawiali wszeteczeństwo i słyszałem głos. Najczęściej my to mówimy, czytamy w czwartym wierszu.
Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechu i aby was nie dosięgły plagi na niego spadające. Bo grzechy dosięgły nieba. Drodzy braterstwo, wyjdź z Babilonu. No ktoś powie, przecież my nie jesteśmy w Babilonie. Braterstwo, Babilon jest to zamieszanie. Jeżeli jesteśmy zamieszani w sprawy zła, grzechu, pewnych złych czynów, Bóg apeluje w trzecim wołaniu, wyjdź z tego. To nie znaczy, że ja muszę opuścić już Kościół, bo przecież opuściłem. Wyjdź z tego zamieszania, bo to zamieszanie może być również i w naszym rodzinie, u mnie, w społeczeństwie naszym. Historia z psalmu 137, gdzie teraz otworzę już według warszawskiej, ja mam Biblię warszawską akurat, według Biblii warszawskiej. W tym psalmie 137, który mówi o płaczu, o wierzbach, na których te lutnie wiszą, o tej pieśni, którą jakże możemy wśród krajów pogańskich śpiewać pieśń, jak czytaliśmy według Jana Kochanowskiego. Ale tam jest również wiersz kolejny. Oto czytam wiersz 7 i 8. Pamiętaj, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalemu, gdy wołali zbóżcie, zbóżcie je aż do samych posad. Córko babilońska, pustoszycielko, błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła. Szczęśliwy, kto pochwyci, rozczaska twoje dzieci o skałę. Rozbije dzieci, inny przekład mówi. Drodzy, jest to straszne, ta końcówka tego proroctwa, ale ona pokazuje, że przecież tak się stało. Babilonia została zniszczona. Medopersja, znacie z historii już ruchu biblijnego i głoszonej przez Kościół Adwentystów na podstawie Daniela i Objawienia, została zniszczona Babilonia. Podobnie będzie z duchowym Babilonem. Ludu, wyjdźcie, abyście nie mieli działu w grzechu. A kiedy ten Objawienie, 18 rozdział, raz jeszcze otworzę na moment, to tam chcę sięgnąć do wiersza 7 i mówi tak, treść, ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie. Bo siedzi jako królowa i mówi, wdowa, nie jestem, żałoby nie znam. A w jednym dniu przyjdą plagi, śmierć, boleść i tak dalej. Bo mocny jest Bóg, aby go osądził. I zapłaczą nad nim, smucić się będą. Z dala stać będą ze strachu. Ja tylko wybieram myśli przed jego męką. Mówi, biada, biada tobie, Babilonie, miasto potężne. Nastał czas gniewu i sądu dla ciebie. Ale drodzy, wspomina tutaj psalmista Edom. Dlaczego? Dlatego, że drodzy, kiedy czytamy Ezechiela, proroka, tam znajdujemy prawdę, która mówi, co Edomici zrobili, kiedy Babilończycy napadli na Judeę. I oto 25 rozdział proroka Ezechiela i wiersz 12 i 13. Tak mówi wszechmocny Pan. Ponieważ Edom mścił się na domu judzkim, ciężko zawinił przez swoją zemstę na nich. Dlatego mówi wszechmocny Pan, wyciągnę rękę przeciw Edomowi, wytępię z niego lud i bydło i obrócę go w ruinę od Temanu aż do Dedanu, padną od miecza. Zasiali nieprawość, zebrali, Edomitów nie ma przecież. Drodzy, Bóg wypełnił to słowo, które zapowiedział, jeśli tak się stanie, a tak się stało. Ale również jest w tym 8 wierszu i 9 złowroga proroctwo odnośnie Babilonu, co będzie.
straszne zwyczaje były, o czym Izajasz wspomina i tylko wspomnę krótko. Izajasz 13 rozdział, wiersz 16 i 17 brzmi: ich niemowlęta zostaną rozczaskane, domy splądrowane, gwałty będą. Oto ja pobudzę przeciwko Babilonowi Medów, którzy o srebro nie dbają, złocie się nie ulubują, i stanie się z Babilonem perłą królec, jak stało się z Gomorą i Sodomą, które zniszczył Bóg i nigdy już nie będzie zamieszkane, i tak dalej, i tak dalej. Wypełniło się proroctwo Słowa Bożego, straszne proroctwo. Proroctwo, które pokazuje nam, że człowiek, który będzie grzeszył, on zginie. Ale nie tylko umrze i skończy się, nie. On jeszcze kiedyś zobaczy, co stracił i doświadczy nie wiecznego, chwilowego, ale doświadczy bólu. A zatem, ponieważ czas mój się kończy, zadam pytanie. Pytanie związane z trzema radami Bożymi. Czy Jezus jest Twoim, moim Zbawicielem? O, pewnie, powiemy tak. Ale pomyślmy, czy On naprawdę jest naszym Zbawicielem? Czyśmy Go wybrali? Codziennie mówimy: Panie, pozwól przyjść do Ciebie. Niektórzy mówią: zamieszkaj we mnie. Różne słowa. Pytanie drugie. Czy żyjemy według wskazań Bożych, Słowa Bożego, tudzież przykazań Bożych? I pytanie trzecie. Czy na pewno opuściliśmy duchowy Babilon? Zamęt, zamieszanie. A może jeszcze trochę, jak to polskie słowo mówi, Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. A więc trochę tu i trochę tu. Pomyślmy o tym. To jest bardzo ważne, bo dotyczy mojego, ja osobiście przed Bogiem stanę, i waszego zbawienia, którzy staniecie przed Bogiem. Dlatego sumując, Psalm 137, który właśnie Duch Święty mi powiedział, żeby czytać, no mi ona, ta kobieta, chciała, żeby czytać wtedy, na tym spotkaniu, on mi przypomniał ten żal w niewoli, ludzi wołających o ratunek. Chociaż był ratunek, bo jak minie 70, Jeremiasz powiedział, lat będzie wyzwolony lud. Ale ból spowodował i niewola, że nie zwracali uwagi na słowa jakieś, które powtórzono, i na tę prawdę, którą Bóg objawił. A zatem, jeżeli wybraliśmy Jezusa, czynić chcemy wolę Jego i czynimy z pomocą Jego, opuściliśmy to zamieszanie również, które powstaje w życiu naszym, pozostaje nam pewna obietnica. I tą obietnicą będziemy kończyć to studium. Oto w psalmie 37, wierszu 29 czytam słowa: sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. Nie mam nic do dodania. Sprawiedliwi to są ci, którzy chodzą codziennie z Bogiem, z Jezusem, abyśmy mogli dalej, nie wiem ile dni, lat, pielgrzymować z Nim, a kiedyś posiedli ziemię zbawionych na wieczność. Życzę wam, waszym rodzinom i sobie samemu. Amen.